Szczęść Boże, witam serdecznie. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że ewangelista Mateusz, opisując wizję świętego Józefa, zaznaczył, do kogo odnosiło się to proroctwo. Ewangelia według świętego Mateusza, 1 rozdział, werset 22-23. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zapowiedź Izajasza zapisana w tekście hebrajskim wskazuje na pannę. Nie mówi bezpośrednio o dziewicy, ale po prostu o młodej dziewczynie. Natomiast przekład grecki używa słowa, które oznacza już dziewicę. W tym szczególe trzeba widzieć działanie Ducha Świętego, który nadaje właściwy sens tekstowi odnoszącemu się do Najświętszej Maryi Panny. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.